Wyobraź sobie, że gdzieś tam pracujesz w firmie, no nie? No, większość ludzi, którzy słuchają, pracują w firmie z jakimiś ludźmi, no nie? No i gdzieś tam koleżanka ci się podoba, powiedzmy, nie? I ona tam mówi, a bo ja to tego, tam sobie gadacie, tam gdzieś wiesz, na kawie, czy się wyszło, nie daj Bóg, na papierosa, papierosy są very bad. I ona coś tam mówi, a bo ja to tam, a jaki lubisz słuchać muzyki? I ona mówi, a to coś, to i to lubię, gdzieś tam na telefonie, albo pokazuje ci coś na telefonie, puszcza ci piosenkę i widzisz, że ma na przykład taki zespół, ten jakby informacja. Mm-hmm. I za pół roku okazuje się, że ten zespół jest w Warszawie, na Torwarze. No nie? I to nie jest jakiś tam, wiesz, to nie, że Dawid podsiadł, że wszyscy lubią, nie? Tylko wiesz, jakiś faktycznie tam zespół znany, ale wiesz. No i ty myślisz sobie, kurczę, ta dziewczyna mi się podoba, chciałbym jakoś fajnie zaprosić ją na randkę i coś fajnego zrobić. No ale pamiętasz, a, żeby było śmiesznie, jak ktoś coś takiego mówi, to możesz sobie to zapisać. Bo to jest w ogóle majstersztyk, jeśli o to chodzi. Że wcale, wiesz, ludzie czasami myślą, że ja mam genialną pamięć. Znaczy, mam porąbaną pamięć, bo ktoś po 4 latach do mnie się odzywa i gdzieś tam piszę na LinkedIn ostatnio. Współpracowałem z jedną bardzo sympatyczną dziewczyną parę lat temu i jakoś tak, nie wiem, patrzę na nią, patrzę na jej nazwisko, mówię, a ty dalej mieszkasz na tej ulicy, bo gdzieś jest jakiegoś powodu, ona mi powiedziała, na jakiej ulicy mieszka, mimo tego, że w ogóle nigdy nie byłem u niej w mieszkaniu, nie? Ale to, wiesz, porąbana pamięć, ale tak naprawdę tą pamięć często można sobie wspomóc. Jeżeli interesuje nas ta osoba, no to zapiszmy sobie, a ona lubi na przykład, jaki zespół na przykład ty lubisz. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Ja to raczej w tych hip-hopowych klimatach, mm-hmm. czyli na przykład, nie wiem, może być Taco Hemingway. Taco Hemingway. A jakby Wu-Tang przyjechał? No, to byś, Wu-Tang. No to dajmy na to, że Wu-Tang przyjeżdża, wiesz. I ona mówi, że Wu-Tang i ty sobie to zapisałeś. Mija pół roku. Czy ty myślisz, że ona pamięta, że ona powiedziała no way. No przecież nie mówi się też o tym codziennie, no nie? No i ty, co ty robisz? Kupujesz 2 bilety, wkładasz w elegancką kopertę, podchodzisz do niej i mówisz, słuchaj, mam dla ciebie efekt magiczny, no nie? No okej. Okay. I po prostu wyciągasz kopertę, no nie? I ona patrzy i ona reaguje, wow, skąd wiedziałeś w ogóle, że ten? Mówię, to chodźmy razem. A ona mówi, o super, nie? Albo o nie, fajnie, bo akurat mi się nie podoba. Nie, żarty, ale ten, ale nie, nie. Wiesz, jakby robisz taki efekt, no nie? I ktoś powie, no ale dobra, ale ty nie pojawiłeś tych biletów. Ty nie musisz ich pojawić, żeby w głowie tej dziewczyny było, że to się jakby pojawiło, bo ty teoretycznie nie powinieneś wiedzieć tej informacji, no nie? To jest przykład tego, jak mentalizm często działa, że często ludzie nawet nie wiedzą, że pewne informacje oddają. Oczywiście nie na takiej płaszczyźnie, że wiesz, że ktoś mi mówi, jaki ma PIN przed tym, jak go odczytam, ale na takiej płaszczyźnie, że gdzieś tam twarzą sugeruje przy wymawianiu pewnych cyfr i tak dalej.